Siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj już nie nagrywam vlogmasa, tylko siedzę i do was gadam. Aż tak dziwnie się z tym czuję, bo wiecie, przez całe 24 dni z ręki vlogi w ogóle. Aż tak się odzwyczaiłam od nagrywania takich zwykłych filmików. Ale dzisiaj i tak filmik w takiej trochę bardziej świątecznej tematyce, chyba tak można powiedzieć. Pojawił się on rok temu, 2 lata temu i nawet chyba 3 lata temu. Chyba tak, więc nie mogę zabraknąć, co zostałam na święta 2020. I tak jak co roku, musi być jakaś regułka na sam początek. Oczywiście chodzi mi o to, że nie mam zamiaru się chwalić i tak dalej. Tego chyba ma już każdy dosyć, więc po prostu pomijmy dzisiaj bez regułki. Chociaż w sumie nie, będzie jednak. Jednak będzie. Muszę wam powiedzieć, że wiem, że w świętach nie są najważniejsze prezenty i spędziłam te święta najbardziej rodzinnie. No i to tyle. Zostańcie do końca, bo na końcu najlepsze rzeczy. Na początku chcę jeszcze podziękować wszystkim Mikołajom za wszystkie rzeczy i jestem na maksa z nich ucieszona. Bez przedłużania już zacznę wam pokazywać wszystko, co dostałam. Oczywiście słodycze. Tutaj mam jakiegoś pierniczka. Jakaś bombonierka. Nie wnikajmy w to, że już prawie całą zjadłam. No i jeszcze jakieś inne słodycze. Wiecie, tak jak co roku dużo słodyczy się dostaje. Mi to niestety nie sprzyjało, zawsze wszystko zjadam w ciągu tygodnia. Następnie skarpetki. Dostałam takie stopki, takie fajne. Mamy z jakimiś królikami, nie wiem, tak, królikami. Z kotami jakimiś takimi. Mamy różne kolory, bardzo jakieś tam. Dostałam również takie bardzo ładne spodnie. Takie jeansy, które na końcu mają 3 guziczki na jednej nogawce i na drugiej oczywiście również. I dostałam również z ubrań sweterek i to ręcznie robiony. Jest mega ciepły, bardzo mi się on podoba. I jest tak fajnie zrobiony, że u góry ma właśnie wełnę czy tam coś takie właśnie białe, a na dole jest taki fioletowy. Ma śliczne kolorki i idealnie na mnie właśnie pasuje. Dostałam również lakiery do paznokci, po prostu moje ulubione. Mikołaj oczywiście musiał wiedzieć. Ja uwielbiam te lakiery z Miss Sporty. Dostałam taki przezroczysty z brokatem, taki jaśniutki różowy, też mi się bardzo podoba. I taki miętowy. Następnie dostałam 2 świeczki. Jedna jest taka bordowa o zapachu amberwood, ale naprawdę pięknie pachnie. Serio, jest cudowna i ona może pachnieć nawet do 35 godzin, więc bardzo fajnie. Mój tata niestety jest zawiedziony, bo on nienawidzi, jak ja zapalam świeczki. A tu druga, czarna, wanilia i jakieś drzewo sandałowe. Ten też pięknie pachnie, one w ogóle naprawdę mają cudowne zapachy, mega mi się podobają. Dostałam też taki długopis z takim Mikołajem u góry, on tak sobie wisi, więc na pewno będzie mi się fajnie pisać. Następnie coś takiego fajnego, na początku zbytnio nie skumałam, co to jest, jak to otworzyłam. W ogóle to jak taka piłka, jest to poduszka, tylko że będzie taka ozdobna, którą można na przykład położyć na łóżko i ona będzie tak fajnie wyglądać. Mega mi się spodobało, to jest mega mi się spodobała, to jest właśnie taki supełek. Jest mega miękka, w sensie to jest mięciutkie, ale tak żeby się na niej położyć, no to właśnie tak średnio. Więc ona jest taka ozdobna, ale będzie mi idealnie właśnie pasowała do łóżka. Więc subcio. Dostałam też taki kalendarz na 2021 rok, ale to nie jest taki zwykły kalendarz, to jest piękny kalendarz. On jest z takiej jakby skóry, tylko że takiej matowej, nie wiem. I ma tutaj właśnie takie jakby, nie wiem, wygrawerowane, wytłoczone, nie mam pojęcia. Ale są takie jakieś motylki, jakieś roślinki i właśnie rok 2021. Jest to w ogóle bardzo cieniutki kalendarz, więc jest lekki. Idealny właśnie do torebki, nie jest ciężki, nie będzie, wiecie, sprawiał jakiegoś tam kłopotu. Zajmuje też mało miejsca. Koperta. Dostałam też taką szkatułkę srebrną, właśnie taką świecącą, z taką tutaj kokardką i nawet ma ona taką rączkę u góry, więc mogę ją sobie gdzieś przenosić. Mi ona się mega kojarzy z takimi kuferkami, które mają makijażystki, tam właśnie wkładają sobie kosmetyki, więc nie wiem, czy może tam nie włożę swoich jakichś kosmetyków, czy czegoś innego, no i to się właśnie tutaj otwiera. I tam w środku można sobie coś włożyć. To w środku jest właśnie wyłożone takim
fajnym, mięciutkim materiałem. Jest taka nie za duża, nie za mała i na pewno mi się wpasuje ładnie w pokój, bo ja właśnie lubię takie szare ozdoby. Mi to się podoba, na pewno sobie coś tam włożę. Albo będę z tym chodzić po mieście jako torba zakupowa. Tak też można, co nie? No oczywiście, jest rączka, jest. Dostałam również taką torebkę. I ma tutaj jakieś takie, jak to się nazywa, ćwieki. Ogólnie jest taka właśnie poręczna, dosyć taka mała, idealna dla mnie, bo ja nie lubię dużych torebek. I dostałam również plecaczek, też skórzany, również czarny. Tutaj ma właśnie na górze, przy tej takiej rączce do trzymania, taki jakby łańcuszek wpleciony. Jest on też taki właśnie średni, nie za duży, ma idealny rozmiar. Idealny na jakieś podróże może być. Ma tutaj właśnie taką główną kieszeń oraz małą kieszonkę z przodu. I ogólnie jest taki właśnie... Mikołaj nie odciął ceny. Takiej właśnie skóry. Dostał również portfelik. On jest właśnie z takiego superowego materiału, ale nie chcę się pogrążać, bo nie wiem jak on się nazywa, więc wam nie powiem. Jest cieniutki, więc bardzo fajnie. Ja właśnie lubię takie małe poręczne rzeczy. I mam tutaj zamek na monety. I otwiera się również. I ma tutaj nawet miejsce na zdjęcie, miejsce na karty i u góry miejsce na papierki, wiecie, rich. Dostałam jeszcze powerbanka. To jest rzecz, która mi się na 100% przyda, bo mój tata mi zniszczył 2 powerbanki, 2 mu spadły, a tego już mu na pewno nie dam. Taki biały, ale jest strasznie ciężki, ale podobno bardzo dobrze działa, więc chyba to jest najważniejsze. Taki biały z napisem Redmi. Dostałam też taką mini paletkę właśnie z cieniami, z Eveline. Jakaś quattro. Quattro to jest chyba 4. Uno, dos, tres, quattro. Widzicie? Włoski chyba? Ja jestem włoska. Takie ma właśnie cienie. Bardzo mi się podobają. Są takie jasne, nie bardzo przesadzone. I do tego jest jeszcze taki pędzelek dołączony. Dostałam też szczoteczkę soniczną do czyszczenia twarzy. Po prostu jak ją zobaczyłam, to nie wiedziałam. Jestem tak nią podjarana. Poprosiłam o nią w liście do Mikołaja. Bardzo ją chciałam. Jest to szczoteczka soniczna z Pure Derm. Ja ją wam wyciągnę, pokażę. Wszystko już sobie obcykałam. Ona jest w ogóle w pudełeczku, co w ogóle jest subcio. I to pudełko się oczywiście otwiera i mamy tutaj szczotkę. I tutaj się ją włączę, ja jej jeszcze nie doładowałam, ale ją się włączę, ona tam zaczyna tak, wiecie, jakby... Ona tak zaczyna falować. No i właśnie dzięki niej możemy dokładnie zmyć resztki makijażu albo jakieś zanieczyszczenia na twarzy. Naprawdę marzyłam o takiej szczotce, więc mega się cieszę. I zostały nam ostatnie 3 rzeczy. Kolejna rzecz to mgiełka Victoria's Secret. Jest to zapach Aqua Kiss, taka niebieska właśnie mgiełka. Pięknie pachnie, uwielbiam ją. Bardzo mi się spodobała i zauważyłam już jeden plus, bo się nią psikałam kilka razy, że mimo, że to jest mgiełka, to utrzymuje się na skórze bardzo długo. I ostatnie 2 rzeczy. Mamy tutaj pudełeczko, a w nim pierścionek. Mamy taki pierścionek z krzyżami, właśnie jest jeden krzyż na dole i drugi na górze i ten na górze ma dodatkowo jeszcze takie jakby brylanciki. Ślicznie wygląda. I ostatnia rzecz to również pierścionek. Jest on z takimi jakby śnieżynkami, które w środku właśnie też mają takie brylanciki. Mi się on mega kojarzy z zimą i też pięknie wygląda, pokażę wam. Jest śliczny. Takie piękne srebrne pierścionki. Nawet nie wiecie, jak się bardzo cieszę. I kochani, to by było na tyle w tym filmie. Ja po prostu nie wierzę, że dostałam tak super rzeczy. Nie wiem, czy po mnie widać, ale naprawdę jestem szczęśliwa. Święta spędziłam super z rodziną. Do tego jeszcze dostałam cudowne prezenty. Wiem, że one nie są najważniejsze, ale i tak mimo to się z nich naprawdę bardzo cieszę. I wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Buziaczki, do następnego odcinka. Bye.